Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiło. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Rozmawiałem z kilkoma twoimi podopiecznymi, że ucieszyli się, że będziesz no. w podcaście, że będą mogli też o twoją historię usłyszeć. Ale nie, z kim rozmawiałeś? No, to? Nie mogę ci powiedzieć. Co ty mówisz, że on jest kurczę mały. Jest, jest. No to tam wiesz, to się tak wydaje, ale no to też wiesz, nie zawsze jest sposobność, żeby porozmawiać, żeby wypytać nawet trenera. Wiesz, o co chodzi, bo czasami jest tak, że ktoś jest jakby dla kogoś, jakby to określić, no skoro zawodnik do ciebie trafia, to znaczy, że ma do ciebie zaufanie, ale nie ma często tak, masz iluś tam zawodników, nie ma możliwości ani czasu często, żeby ktoś o tobie mógł usłyszeć. No nie ma, nie ma, bo jest kwestia pracy, no nie, kwestia, no kwestia właśnie, wykonania zadań. Ty gonisz, on goni, nie zawsze dokładnie. Jest możliwość się dzwonienia, spotkania i to tak, a znowu z drugiej strony nie każdy jest taki, że chce, że ma czasu sobie opowiadać, nie? No. Też, tu wiele rzeczy wchodzi w grę, no nie? No. Wiele rzeczy wchodzi w grę, bo to też kwestia stopy, na jakiej się funkcjonuje, jak działa relacja i tak dalej, no nie? To są różne osoby. Ja raczej należę do osób takich introwertycznych, więc... Ja tak samo, więc ja wiem, o czym mówię, nie? Nie jestem taki, żeby wstać i opowiadać o sobie na jakimś, nie wiem, spotkaniu klubowym, no bo jak ktoś chce, to zapyta, a nie zawsze, żeby... Nie każdy ma odwagę. Dokładnie, przykład, dokładnie. Odwagę, też czasami chęci, czasami wiesz, potrzeby i tak dalej. Tak, nie? Dokładnie. Dobra, to inaczej. To ja zacznę może od takiego prostego pytania. Wojtek, cieszę się, że do nas dojechałeś z Krakowa, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem? O, to dawne dzieje. Przypuszczam. Dawne dzieje. Coś tam za dzieciaka się ruszało. Po prostu tak się ruszało, żeby się poruszać. Jeszcze chyba nie było żadnego trenowania, nic takiego. No, chodziło się pograć ping-ponga. No, to są lata, kiedy ja miałem 8-10 lat, no nie dopiero. No i chyba rodzice przyuważyli, że dość aktywnie się ruszam i wychodzi mi to w jakiś tam sposób. Więc, a wiem, co było jeszcze, zanim trafiłem do pływania. Pani Agnieszka Czopek, chodziliśmy na takie zajęcia do KSOS-u w Krakowie. Prowadziła te zajęcia, nie prowadziła, tylko przychodziła na takie zawody, były czy mikołajkowe, czy jakieś tam. I tym lepszym, wyróżniającym się zawodnikom na tych zawodach dawała zaproszenie na testy do szkoły sportowej, do SMS-u w Krakowie. No i po dłuższych przemyśleniach rodzice, też rozmowie ze mną, poszedłem na te testy. No i zakwalifikowałem się dalej i tak się znalazłem w szkole sportowej w Krakowie na ulicy tam Grochowskiej. To była stricte sportowa, pływacka czy pływacka, sportowa? Pływacka, typowo pływacka. Ówcześnie, ale teraz też jedna z mocniejszych w Krakowie szkół tego typu pod kątem pływania, a wtedy, kiedy my trenowaliśmy roczniki, bo jestem rocznik 8-7, no to dużo wcześniejsze. I kilka późniejszych roczników to jako jeden z mocniejszych klubów w Polsce byliśmy. To jest podstawówka? To jest podstawówka, gimnazjum, liceum. O, okay. Także... A czyli jak jesteś na przykład dalej chcesz ciągnąć karierę zawodnika, to liceum też możesz pływać jeszcze? Tak, tylko że tutaj już nie jest, czy chcesz, czy nie chcesz, czyli... tylko czy możesz. W sensie? No, jak jesteś dobry, idziesz dalej. Nie jesteś dobry, nie idziesz dalej. Aha, czyli jest tak, że podstawówka, gimnazjum, jesteś dobrym zawodnikiem, który się dobrze zapowiada, to zostajesz. Ale jeżeli jesteś średnim albo nawet, można powiedzieć, kiepskim, to po prostu ci dziękują, to nie możesz iść dalej. Wiesz co, nawet nie to, że nie możesz, że ktoś ci zakaże czy coś takiego, tylko presja środowiska, w którym tam się znajdowaliśmy wtedy, presja czasowa, obciążenie treningowe i tak dalej, tym słabszym jednostkom nie pozwalała na przetrwanie dalej. Okay. Tym bardziej, że to było cały czas, cała klasa o profilu pływackim. Tam był podział na Grochowską, czyli Grochowska to było około 40 chyba 3 osób zaczynaliśmy w szkole, w czwartej gimnazjum. I około 30 osób był drugi jakby człon tego klubu, który funkcjonował w Nowej Hucie. Mhm. I przechodząc podstawówkę,
z blisko 80 osób do klasy w gimnazjum trafiło nas 16. O. Także to wiesz, no jest... Naturalna selekcja. Naturalna selekcja, wszystko nastawione jest pod trening pływacki, czyli typowo pływacka klasa. Mhm. Tam mieliśmy 30 godzin praktycznie treningowych w tygodniu. Wow. Także, no w tygodniu. To dużo. Dużo, dużo. No 2 godziny rano, półtorej, 2 godziny po południu i godzina jeszcze na lądzie. Wow. To rzeczywiście bardzo. Nie, no, kawał czasu, naprawdę. Ja osobiście pływanie uważam za najcięższy sport, jaki jest. Z racji obciążeń czasowych i tej monotonii treningu. Tak, no właśnie mentalnie chyba, nie? Bo tam tak, czynników, które się zmieniają, jest niewiele. No, nic się nie zmienia praktycznie, nie? Jeździliśmy na różne baseny pływać i... No, płytki, kolor płytek się zmieniał, nie głębokość basenu i otoczenie, wiesz, 4 filary inne z prawej, 4 filary inne z prawej. Tak. No i tak to wyglądało. Bardzo ciężki sport. Jeżeli chce się gdzieś tam pójść dalej, to jest mega, mega, mega ciężki. Ile lat pływałeś? Ile ja lat pływałem? Albo będzie łatwiej, 3, kiedy przestałeś. 6, 7, 8. Chyba 8 lat stricte samo pływanie. Mhm. I potem jeszcze skończyłem tak stricte trenować pływanie i przerzuciłem się na triatlon po gimnazjum. W momencie, kiedy skończyło się gimnazjum, a przeszedłem do liceum. Mhm. I już wtedy zaczynałeś trenować triatlon. Tak, nie pamiętam, który rok to był. Natomiast jedną rzecz, którą pamiętam, no to Nie wyglądało to tak jak teraz. Też chyba startowałeś, no nie? To było kilka zawodów na północy. Jechało się tylko jako juniorzy. Startowało 50 zawodników, tylko zawody kwalifikowane. Nie było zawodów takich amatorskich praktycznie. Jak jechałem na zawody, pamiętam, triatlonowe, to wujek się mnie pytał. Czekaj, to powiedz mi, dobra, triatlon to jest jazda konna, bieganie. Ja to znam trochę od innej strony, bo się mnie pytali, jak triatlon w lecie? No. Jak wy na tych nartach biegacie? No, właśnie, dokładnie, to jest kolejny przykład. Ale częściej pytali o tak, czekaj, bo to jest tak trójbój, no to będzie jakieś, nie wiem, strzelanie z łuku, jazda konna i coś tam jeszcze, nie? Tak, dokładnie tak było. To kojarzę. Ale to było tak, że w Krakowie mieliście trenera, żeby ktoś się wami zaopiekował? Wiesz, to właśnie nie było tak kolorowo. Skąd pomysł na ten triatlon, nie? Że spływania, bo niektórzy... Była sekcja, pseudosekcja bym to nazwał, aczkolwiek coś tam się działo, bo chłopaki sobie chodzili, trenowali, tacy starsi. Kojarzy na pewno Marka Mazurkiewicza. Mhm. No nie, Marek Mazurkiewicz to tak dużo nie wiem czy przez niego, jak tam się znalazłem, to już nie pamiętam. Natomiast to była Imka Kraków, którą ówcześnie prowadził Krzysztof Hołda. Mhm. Też stary zawodnik triatlonowy. No i próbował coś tam porobić, no ale nie było finansów, nie było niczego praktycznie, także ten klub było. Jest do dzisiaj, czy nie? Nie, już przestał kilka istnieć. Kilka lat temu jeszcze był. Tak, kilka lat temu istniał, Marcin Błaszczyk tam mocno działał z młodzieżą, natomiast posypało się stowarzyszenie, jakieś tam problemy były, nie wiem jakie dokładnie. To też dziwne, bo tam triatlon staje się coraz bardziej popularny, nie? Mhm. I mogłoby się wydawać, że taki czas dla takich właśnie klubów byłby dobry, tak by się mogło wydawać, nie? A tu... Całkiem inna strona tego medalu. Wiesz co, no kurczę. Żyjemy w ciężkim kraju pod takie rzeczy, tak naprawdę. Żeby coś miało prawo działać, potrzebne jest finansowanie. Żeby zdobyć to finansowanie, trzeba umieć kombinować lub samemu je mieć, lub mieć osoby, które chcą wyłożyć na to kasę. Bo to do pewnego momentu jest fajnie, wszystko kolorowo się układa. Bo angażujesz swój czas, jest hobbystycznie i tak dalej. I pytanie w pewnym momencie pojawia się, co dalej, nie?
No bo tak, za mało, żeby z tego wyżyć. Za mało, żeby z tego wyżyć. Znowu robić coś dla idei, a z czegoś dokładnie. Tak. A nie, masz rodzinę, tak? Każdy ma rodzinę i każdy dokładnie. Potrzebuje pieniędzy, żeby żyć, nie? Dokładnie, z czegoś trzeba żyć. Tak. Niestety te inicjatywy tego typu w naszym kraju są bardzo słabo wspomagane i to jest trudny temat. Ja podziwiam Marcina Błaszczyka, bo prowadzi tą sekcję juniorów. No i on ciągle tam jakieś rzeczy, finansowanie zdobywa z miasta, nie z miasta, no ale to jest coś, czego ja nie umiem przeskoczyć, czyli papierologia. Nie? Papierologia jest ciężkim tematem. No tak, dla niektórych też w ogóle, nie? Jak nie mają tego... No to mówię, to urzędy, nie urzędy, wypełnianie tych papierów, poprawianie tych papierów, to idzie się wykończyć, nie? Natomiast on tam jakieś doświadczenie z tej IMKI miał, w której początkowo ja trenowałem. No i teraz poszedł, zrobił tam swoje działania i prowadzi tych juniorów, ma naprawdę fajnych zawodników, także fajnie sobie radzą. No i w triatlonie jesteś tak naprawdę od ilu lat? O, dobre pytanie. Jako zawodnik. Ja bym to liczył w okolicach 17-18 roku życia. Zacząłeś? Zacząłem. Okej. Okay. Mam 35 za 4 dni chyba, albo 5 dni. Okay. Który mamy dzisiaj? 25, czyli 5, tak. 6 za 8 dni. Okay. Czyli będę miał 35. To jest prawie drugie twoje... No. Druga część życia. No dokładnie, także 18... już trochę już siedzę. Zaraz trochę będzie połowa siedzę. Życia twojego. Zaraz będzie połowa. No i mówię, no zaczynało się od jazda konna, bieganie i strzelanie. I po co ci ten rower tam, chłopie? Gdzie ty tam będziesz jechał na tym rowerze? Dokładnie. Tak to wyglądało. Co dalej po tej imce? Po tej imce wyhaczył nas taki ktoś jak pan Michał Szłapka. Mm-hmm. Myślę, że kojarzysz człowieka. Mm-hmm. Czekaj, on nie był ze Śląska? No ze Śląska. No właśnie teraz tak, no. Tak. Ze Śląska. No i poszliśmy trenować do Olimpijczyka Redutowy. Okej. Okay. No i to było takie też szarpane, bez ładu, składu, wiesz. No bo ty w Krakowie, Kraków, ale tutaj... nie mieszkałeś w Redutowach? Nie, tylko, nie. No ale jeździliśmy na jakieś puchary tam do Niemiec, do Czech. W sumie po całej Polsce tutaj też jeździliśmy, startowaliśmy. No ale to trening był taki... Bym powiedział, no, wiesz jak to wygląda, młody człowiek, który ma samemu trenować. No nie? Tak, nie ma, motywacja, kwestia. Motywacja, bardzo... to jeszcze nie były czasy, kiedy też, wiesz, internety, nie internety działały. Telefony już były, ale dopiero się pojawiały, więc nie było tak łatwo. Nie pamiętam, czy mieliśmy w ogóle jakiś plan treningowy do tego, czy nie mieliśmy, czy po prostu, chyba po prostu jechać na zawody i tyle. Czy miałeś wyjść pobiegać, wyjść na rower? Tak, i... dokładnie. To, gdzie trenowaliśmy, to trenowaliśmy na obozach, bo dużo tych obozów było. Mm-hmm. To wiesz, to jechaliśmy czasami 3 razy pod rząd, po 2 tygodnie siedzieliśmy w Zakopanem. No to co się udało tam wypracować, no to wypracowaliśmy i tyle. No, a samemu, no to wyobraź sobie, że młody człowiek pójdzie, wiesz... Tu koledzy ciągną w piłkę, a tu ma iść zrobić trening tak, samemu, tak, dokładnie. Nie? Albo nawet w ogóle iść... trening zrobić, nie? Po pierwsze nie masz rozpisanego tego treningu, to nawet nie wiesz, co masz zrobić. Jeszcze jesteś za młody i nie masz wiedzy, doświadczenia, umiejętności w tym temacie. Pamiętam, poszedłem raz pobiegać po takiej ciemnej drodze koło mnie. Godzina, nie wiem, 19, czy może później było nawet. W takiej, tak ciemno, po prostu całkowita ciemność. Ciemno. Ja ubrany po prostu też na ciemno i gdzieś tam w krzokach policja stoi. Okay. Myślę, i oni do mnie, brawo dla sportu, młody dajesz. To pamiętam taką sytuację. No i ona mi obrazowała po prostu tą chęć, możliwość tego, wiesz, treningu samemu, nie? Zmi się, kurde człowieku, gdzie ty idziesz, co ty robisz? Dobrze, że cię nie chcieli złapać, że po ciemku uciekasz przed Dokładnie, a to były jeszcze czasy, kiedy nie było tak powszechne to bieganie. Wiesz, jak ktoś szedł pobiegać, to tak, pukali mu po głowie. Gdzie ty, chłopie, co ty robisz? Właśnie z kimś wspominałem ten temat, że kiedyś jeszcze jak miałeś w ogóle kolorowe leginsy, to już w ogóle patrzyli gdzieś na ciebie. Dokładnie. Jakiś rajstopa chłop biegnie przez miasto. Dokładnie tak było. No, tak. I powiedz mi, bo na dzień dzisiejszy, jak wspominałeś przed podcastem,
miałeś przerwę, ale to nie była przerwa, była wymuszona przerwa, nie? Wymuszona, bo pewnie bym został w jakimś mocnym treningu. Złamałem kolano. Dałem się namówić na start w Runmagedonie. No, wiedziałem, że nie chcę wystartować. To robiłem, kurde, wszystko, żeby nie wystartować. Nawet już byłem spóźniony na start pół godziny. Kumpel dzwoni, mówi, ty, bo udało się przesunąć start. I 300 metrów przed metą w Małpim Gaju spadłem na podkrzywioną nogę i złamałem kolano. A formę miałem naprawdę wysoką wtedy. To jedną z wyższą, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem. Także i biegową, i kolarską. O pływackiej nie mówię, bo jakieś zrażenie do pływania mam, to, ale zostało z pływania. No właśnie, chciałem też cię o to zapytać. Czy miałeś taki moment, że to pływanie wychodziło bokiem, że na wodę, jak widziałeś wodę, to miałeś odruch wymiotny. No ja dalej taki mam. Tak? Dalej taki mam. No wiesz, trochę czasu też spędzam na basenie, ale nie pływam. Więc wszyscy, którzy mnie znają i którzy trenują ze mną, to pytają się, czy ja w ogóle umiem pływać. Nie, pływanie nie jest moją taką... Czyli to, co wypracowałeś kiedyś, jakby... Tak. To, co zostało wypracowane. Otrzymujesz dzisiaj... Problem z pływaniem też jest taki, wiesz, jak trenowałeś kiedyś pływanie, wiesz, na jakim poziomie byłeś, albo jakiś inny sport, wiesz, na jakim poziomie byłeś kiedyś i wchodzisz teraz na przykład do tej wody, wchodzę popływać i te czasy po prostu się nie kleją. I męczysz się, a czasy są jakie są. Męczysz się po prostu niesamowicie. Czas patrzysz sobie, że to się pływało nogami albo jedną ręką. To jest nie do wiary, jak to wszystko leci. Natomiast no, to jest też męczące psychicznie. I tak jak tam wcześniej sobie pogadaliśmy o tym pływaniu, że pływanie jest mega ciężkim sportem. Kolarz kończący swoją karierę idzie sobie na rower dla przyjemności pojeździć, coś tak, takiego, nie? To prawda. Biegacz też sobie pójdzie w góry, pobiega sobie delikatnie. Niewielu nie? jest pływaków, tak, którzy idą niewielu na basen jest, niewielu dla jest, przyjemności. Tak. Niewielu to jest prawda. Pływaków, którzy idzie po to, żeby sobie popływać. No to także ja znam jednego i to jest to Kuba Jasiński. No, on sobie idzie na basen. Bo lubi. Bo lubi. No, każdy ma inaczej, nie? Trenowaliśmy, znam pływaków bardzo wielu. Jak mają wejść do wody, no to są straszliwe cierpienia. Ja potrafiłem mieć coś takiego, że idąc na basen, postałem 30 minut przed Niecką, 30 minut na słupku i poszedłem do domu. Aż tak? Tak, aż tak. Takie akcje były. Już nawet skakałem do wody, wiesz, już się trzymałem tego, już ubrane okularki, ale nie, jeszcze chwilę. Jeszcze momencik zaczekam, bo nic się nie stanie. Okej. Czyli jednak to, co wypracowałeś kiedyś, to w triatlonie wystarczało, żeby... Tak. Żeby być dobry, no bo te sukcesy w triatlonie też miałeś, nie? Znaczy, wiesz co, jak tam za juniora trenowaliśmy, to ja jeszcze chodziłem i pływałem w sekcji w SMS-ie. Czyli wiesz, ja szedłem rano na trening do SMS-u z zawodnikami, którzy tam pływali. To też chyba łatwiej, nie? Jeżeli chodzi o pływanie, że jednak masz tą godzinę, że musisz się stawić i są inni, którzy pływają. A to tak, to ja nie wyobrażam sobie pływania samemu. Że masz kartkę, rozpiskę i musisz to zrealizować. Nie, to, nie? To jest abstrakcją dla mnie. To ja nie jestem w stanie czegoś takiego zrealizować. Każdą inną dyscyplinę, tak? Pływanie się nie klei w żaden sposób. Okay. Może stać osoba, która nie ma zielonego pojęcia o pływaniu. Nawet nie wie, jak wygląda basen. Ważne, żeby stała, patrzyła się i przeczytała mi, co jest napisane na kartce. Okej. I to wystarczy. Tak. I przyglądała się, bo to wiesz, to masz też świadomość z boku. Osoby trenujące, nie będące, nie wiem, szkoleniowcem, trenerem, instruktorem, nie mają świadomości takiej, że z boku widać dosłownie wszystko. To nawet jak nie masz pojęcia o jakimś temacie, to i tak widzisz, czy jest dobrze, czy nie. Mhm. Widzisz różnicę, kiedy ktoś robi poprawnie, kiedy niepoprawnie, kiedy szybko, wolno. I to wiesz, to automatycznie jak pojawia ci się w głowie. Pływa na pływaka, nie? Tak. Także pływanie moim zdaniem obowiązkowo musi być robione może nie pod kontrolą, ale przy uwadze kogoś. Mhm. Także tak to widzę i
Ja osobiście nie jestem w stanie tak zrobić, żeby, wiesz, pójść. Jeden trening tak zrobię, ale to ciągłości nie będzie żadnej. Mhm. Powiedz mi tak a propos przejścia z pływania na triatlon, to było w miarę gładkie przejście, że, no bo rozmawiałem z wieloma pływakami, byłymi pływakami, którzy przychodzili do triatlonu, to trapiły ich kontuzje, nie? I czy u Ciebie było tak, że jednak to było bardziej takie gładkie, że czy też miałeś dolegliwości, nie wiem, nawykowe złamanie piszczeli i tak dalej, czy to u Ciebie jakoś tak przeszło bez echa? O początkach w triatlonie. Tak, tak, tak. Czy spływanie, jak wyszedłeś, to było jednak... straszliwe bóle przeżywałem stóp. Stóp i piszczeli. Czyli tak standard, jak każdy. Tak, to było mega, mega, mega ciężkie. To wiesz, szedłem na jakieś bieganie. Stopy paliły po prostu. To był taki palący, piekący ból, że no najlepiej wsiąść sobie i popłakać się, nie? A ty jesteś gdzieś w trasie i trzeba wrócić jeszcze. Pamiętam na Błoniach z dwoma kolegami biegaliśmy ileś razy 2 kilometry. Nie pamiętam ile to było. Taki ciężki trening. I pamiętam, że każdy początek tej 2-kilometrówki, zanim się nogi rozruszały, to praktycznie biegłem tak jak ci kowboje na Dzikim Zachodzie. Nie tak tak się czułem i tak to wyglądało, bo nie byłem w stanie zginąć nóg. Okay. Te 100-200 metrów, dopiero potem wchodziłem na jakieś tempo i dopiero biegłem. Także te wszystkie takie bóle, te dolegliwości z nogami, z przejściem, z pozycji, wiesz, leżącej, z dyscypliny, która nie obciąża stawów. W odciążeniu wręcz. Wchodzisz na coś takiego i no jest dramat. Czyli każdy to przeżywa. Tak, pływak. Każdy pływak, bo to wiesz, ty jesteś całkowicie w pływaniu odciążony od wszelakich kontuzji praktycznie, no nie? Tutaj zwłaszcza z nogami. To stopa w ogóle, nawet stopa pracuje inaczej, nie? No stopa jest taka rozluźniona, tak, wiesz. Tak, tak, a tu nagle musisz... Na studiach, pamiętam, mieliśmy łyżwiarstwo. I ubrane mieliśmy te łyżwy całe na lodzie. Obrócił się jako... Ja pamiętam sytuację taką, że we dwójkę tam byliśmy z kumplem, którzy pływaliśmy. Obrócił się profesor. Mówi, pływacy, tak, to wy se tam róbcie swoje, a my tutaj będziemy coś jeździć. Okay. Także no, każdy ma świadomość tego, że po prostu tutaj cały ten układ kostny, mięśniowy, stawowy i tak dalej jest po prostu niestabilny. No, to prawda. Kilka lat temu wygrałeś Diablaka. Zdarzyło się. Tak, miałeś chyba... Jeden rok byłeś drugi tak, rok jeden grałeś. Rok, drugi albo trzeci. Może, no. Drugi albo trzeci, ale chyba trzeci. Ale podium było wtedy, a pamiętam chyba rok później wygrałeś. Tak, dokładnie. Natomiast to były jedyne twoje długie dystanse, które startowałeś, czy były jeszcze takie pełne dystanse Ironmana, w których startowałeś? Startowałem w Bydgoszczy. Pierwszego Ironmana, pamiętam, startowałem w Bydgoszczy. Ogólnie jakoś ten dystans nie przypadł mi do gustu. Mhm. Straszne były warunki na rowerze. Mówisz o Diablaku, czy... Nie. O Bydgoszczy. To Diablaku też były straszne. No tak, tam zazwyczaj są straszne. Jak nie ciepło, to deszcz. Jak no nie właśnie. Deszcz, to zimno. No. Natomiast Bydgoszczy, to też jeszcze to nie było tak mega popularne, ale już pojechaliśmy sobie na zrobienie pełnego Ironmana. Plan był na połamanie 10 godzin. I w sumie byłoby to realne, gdyby... Tak naprawdę, gdyby nie te warunki, które tam były. Pamiętam start 6 godzina, strasznie wiało, takie olbrzymie kule były postawione na jeziorze, chyba 4 pętle były, no i my płynęliśmy w pierwszej grupie, chyba raz, dwa, trzy lub cztery osoby, może 5, w tym momencie nie pamiętam, i z każdą kolejną pętlą jedna boja się odsuwała coraz dalej. No i tak naprawdę nas puścili, zanim się zorientował organizator i tak dalej. To przepłynęliście zamiast 3800 pewnie ponad 4. 4800, bo ja wychodzę z wody, patrzę na zegarek, sobie myślę, godzina chyba 12 czy jakoś tak.
Myślę, no niemożliwe. Pomyłka. Pomyłka, no nie, no jaja jakieś. Chyba stoper za wcześnie włączył. Powinniśmy mieć, wiesz, wychodzę tam z wody trzeci czy czwarty jakoś, tak? Zaraz przede mną jest pierwszy, drugi, wiesz, wszyscy razem wychodzimy i godzinę 12, no jakieś jaja. A płynęliśmy mocno, pamiętam, że płynęliśmy mocno i ja się ujechałem wtedy na tym pływaniu trochę. No okazało się, że przepłynęliśmy 4800, no nie? Czyli kilometr więcej. I duży, duży odstęp było za następnymi grupami od nas i te grupy późniejsze już zawrócili wcześniej, nie? A, okej. Czyli zrobili prawidłowo już wtedy. Nie wiem, czy prawidłowo, bo to wiesz, z każdym kolejnym pętlą było coraz dalej. Nie wiem, gdzie ich ściągnęli. Na rowerze, to co się działo tam na rowerze, to ja to wspominam, że to jest coś niewiarygodnego, bo tam trasa leciała w każdym kierunku. Mhm. Nie była jakieś takie zawijasy. Tak, ja raz startowałem, ale na połówce i pamiętam, że to było tak, że tak jak mówisz, że to leciało w każdym kierunku i w każdej stronie świata była nawrotka albo na rondzie, albo za pachołkiem. To było coś tak, takiego, niewyliczone, no. Że taka, nie wiem, krzyż czy nawet gwiazda. Krzyż, nawet gwiazda, dokładnie. Tam było strasznie dużo, że musiałeś hamować. Mhm. Nawrotka i my chyba na jednej, drugiej mieliśmy dwa razy tą trasę pokonać, a chyba na całym było cztery, czy tam tych rond i nawrotek było od groma. Tam dokładnie. Nie była to najszybsza trasa. Nie była najszybsza. Jeszcze był przejazd nad przejazdem. Przejazd kolejowy zbudowali. No. Było coś takiego chyba. No. Takie rzeczy tam budowali. Natomiast to, co tam się działo, to na 180 kilometrach było może 16 kilometrów z wiatrem. Centralnie, ja nie wierzyłem, że to jest możliwe w ogóle. Odwracam się, jadę pod wiatr, to czuję, że jadę pod wiatr. Odwracam się, jadę tą samą drogą i znowu jadę pod wiatr. Ja myślę, no ja pierdzielę, o co tu chodzi? Tak się zmieniał wiatr. No, szok, naprawdę mówię. Jeden odcinek był taki prosta, gdzie rzeczywiście oparł się wiatr na plecy i 50 parę, wiesz, bez problemu. Mhm. Nie pamiętam, jaki tam czas miałem na rowerze. Natomiast te zawody wspominam właśnie z tego wiatru. No i oczywiście też złe porozkładanie sił, znowu bieg za mocno zaczęty. Kojarzę, że zaczęliśmy chyba bieganie po 4:20, mhm. Czyli tak dość żwawo. No to skończyło się bieganie na 25 kilometrze. I suma sumarum wyszło, nie wiem, 10:30, 10:40, czy jakoś i tak. Tak, nie było najgorzej. No, przy tych warunkach, których mówisz, no to plan versus wykonanie, uważam, że było tak, niezadowoleni wracaliśmy z tego, z tych zawodów. Natomiast udało się je zrobić, udało się dokończyć. I też przestrzegam, bo to też mnie bardzo dużo nauczyło pod kątem żywieniowym. Mhm. Nie, bo to też ani żywienia nie umiesz, nic, po prostu nic nie wiesz, co robić, bo to robisz pierwszy raz. Nikt ci nie wytłumaczył, nie wiedział, co sobie wymyśliłeś, to zrobiłeś. Nakupiłem sobie takich batonów z owsianką, z jakimiś takimi rzeczami. Takie a la korny, tak? A la korny, dokładnie takie rzeczy. Pamiętam, że to jadłem. Jakieś żele, też nie za dużo jeszcze tych żeli było. I pamiętam, że pod koniec tego biegania w ogóle nie byłem w stanie już tego przełykać. To jedzenie było fatalnie w moim wykonaniu zrobione, a to przekonywałem się jeszcze 2 miesiące po tym. Porysowałem sobie podniebienie tymi kornymi, tymi batonami i to w taki sposób je porysowałem, że myślałem, że mnie zęby bolą. 2 razy u dentysty byłem po tej całej sytuacji. Okazało się, doszedłem do tego ja w jakiś tam sposób, że ja porysowałem sobie podniebienie i scharowałem je w taki sposób, tak mocno, że ciało porozcinałeś. Tak, i normalnie szło na zęby. No ja to wszystko rozchodziło się na zęby, na te trzonowce, które tam z tyłu są. Myślałem, że rosną ósemki, nie ósemki, po prostu nie mogłem przełykać śliny. No jaja. O kurczę. Także ciekawe doświadczenie miałem i nauczyłem się, że później jak jeść, co jeść, kiedy jeść. Też tam trochę się poduczyłem w tym temacie i dużo mnie nauczył ten start. Jak rozkładać tempo też. Tak, rzeczywiście, powiem ci, robię, sam uprawiam sport od tylu lat i nigdy nie miałem takiej sytuacji, tak jak opowiadasz teraz, nie? Że nawet jak jest baton zmarznięty, bo w zimie, no to gdzieś tam zębami go
rozgryziesz, jest okej, okay, nie? Ale widzisz, nie miałem nigdy takiego, żeby... Nie wiem, co się stało. Może też, wiesz, już byłem tak dojechany tam, że nie czułem, wiesz, co robię, jak robię i tak dalej. Nie mam pojęcia. Natomiast no, ze 2 miesiące te zęby to podniebienie mnie bolało. Okej. Okay. Okay. Że ciekawa sytuacja. Ale mimo, że nie mówisz, że ten dystans nie przypadł ci do gustu, to tak jak wspominaliśmy, wystartowałeś w Diablaku, to co cię zachęciło? Może inaczej, może źle powiedziałem, może nie sam dystans, tylko zawody po płaskim. Okej, okay. Aha, rozumiem. Tylko zawody po płaskim, to jest coś, czego też raczej nie jestem predysponowany do tego. Też no raczej... tak, no bo to wzrost, waga jednak. Dokładnie. Przy tych płaskich... Lepiej jak ta siła w nogach jest inna, nie? W górach jest całkiem co innego. Wiesz, ja mam dość masywne nogi, dość silne nogi tak naprawdę. Tułów też taki raczej mięśniowo-siłowo zrobiony. Jestem raczej niewysoki, raczej takiej budowy dość krępawej. Więc to nie predysponuje zdecydowanie do tego płaskiego. Coś tam biegałem i to nawet dość szybko biegałem. Ale to wiesz, nigdy nie byłoby na taki wynik, żeby gdzieś tam grubo poniżej 9 godzin schodzić, nie? Natomiast wiem, że takie rzeczy jak jazda po górach, bieganie po górach, gdzie wchodzi dużo siły w grę i to takiej wytrzymałości siłowej, no to trochę treningu i ja wiem, że ja jestem w stanie wejść na jakiś tam fajny poziom. Okej. I to nie musi być, wiesz, jakiś nie wiadomo jaki trening, tylko wystarczy, że trochę porobię i już jest naprawdę fajnie. Mhm. Czy dystans tutaj w tym Diablaku, jakby przygotowania pod ten dystans, to było rzeczywiście, ile mniej więcej tygodniowo trenowałeś, pamiętasz? Mniej więcej? Czy to były jakieś takie wiesz co, ja czas, tak... czy dystans, który spędzałeś na treningach, to był... Wiesz co, ja pamiętam, powiem ci, jak to się w ogóle... Skąd ja się wziąłem na tym Diablaku pierwszy raz, to nie mam pojęcia. Okay. Nie pamiętam. Co mnie skusiło, żeby wystartować pierwszy raz w tych zawodach? Nie wiem. Co, zauważyłeś fajne zawody? Fajne zawody, babia góra, po górach jazda. Dobra, jedziemy, nie? Chyba tak to było. Natomiast pamiętam drugi raz, jak startowałem, miałem bardzo dobrze przepracowany praktycznie cały rok. I przyznam się szczerze, że nie myślałem o starcie w Diablaku. Aha, czyli to było tak, że robiłeś swoje, a przy okazji stwierdziłeś, że może Diablak. Tak, bo ja szykowałem się pod szybkie bieganie, no nie? Chciałem półmaraton dobrze wypracować. Udało się coś tam porobić. Minimalnie zabrakło do założeń, bo chciałem półmaraton pobiegać tak w okolicach 1.18. O, okay. Udało się 1.20 chyba 1. Okay. Także forma była gdzie naprawdę... ten maraton, półmaraton biegłeś? W Warszawie. O, okay. W Warszawie, szybka, fajna trasa. I pamiętam, że za mocno go zacząłem, bo pewnie by się udało. Standard, tak, to tak. Zawsze tak, trzeba było co 3 tygodnie biegać, żeby to wyczuć tak dobrze. Tak, jest tak. Tak, ja też tak miałem przygotowania do półmaratonu, miałem trochę wolniejsze założenia, bo miałem na minuty 30 i sam start już nie był tak, już tydzień wcześniej zrobiłem za mocny trening, to było 10 dni przed startem, czułem się fenomenalnie. Ja mówię, jak tak się będę czuł, no. Miałem tam 3x5 km, ja mówię, i zamiast pokornie wziąć te 90%, to mówię, noga tak podaje po prostu. Nie, że trzeba lecieć. Kurczę, to ja lecę swoje i to był błąd, bo już... Dokładnie. I to było, pamiętam, na starcie, już od startu mówię, 5., 7. km, mówię, coś jest nie tak, ale mówię, może się rozkulam, może, wiesz, mnie to puści, ta ściana mnie puści i... Z każdym kilometrem było gorzej, nie? I to jest właśnie to jest za szybki trening. Dokładnie. Za szybkie startowanie i to jest zgubne. Ja swoich zawodników zawsze uczulam na to, bo wiem, ile razy ja zrobiłem ten błąd. Ile razy ja go popełniłem, ile... A to nie da, to możesz mówić, to tak. Nie przetestujesz milion razy, to nic z tego nie będzie. I pamiętam, jak dzisiaj właśnie ten półmaraton, tam biegliśmy w Warszawie i patrzę na czas po 5 kilometrach, chyba to było, tak coś kojarzę, patrzę 18.20, w sensie. Jest dobrze. Jest dobrze, chyba się to, wiesz, będzie boleć. I ty potem pewnie kalkulowałeś, że
Może się uda szybciej niż godzina 18. No oczywiście, że tak. No, to taka kalkula. 16 może by tam 17. No. Ale gdzie? No to co ty? To wszystko masz w treningu, no. Nie tak, zrobiłeś tego na treningu. Nie? To jest matematyka tak naprawdę. Nie zrobiłeś tego na treningu, to zapomnij, że zrobisz to na zawodach. To jasna sprawa. I to udowodniano mi niejednokrotnie, jak trenowałem pływanie i pokazywano. Słuchaj, stary, nie zrobiłeś tego tak, to jak ty chcesz tutaj pojechać i zrobić to? Szybciej, nie? No właśnie. Nie ma. I to było na wiosnę? Ten półmaraton? To było na wiosnę, tak. To było na wiosnę. I pamiętam, z kumplem biegliśmy po błoniach rano. Mówię, ty wiesz co, wystartuję sobie w Diablaku. To były chyba 2 miesiące do tego, albo 3 może. Okej. Okay. No nie, jak czekaj, marzec. No tak, to było chyba, Diablak jest jakoś w czerwcu, przynajmniej nie wiem, czy wtedy był też. W czerwcu był. Marzec, czyli miesiące. Został marzec, kwiecień, maj, no 2-3 miesiące, jakoś tak. No i zacząłem wtedy przygotowania do Diablaka. Ale to już pracowałeś nad wytrzymałością, dokładałeś tych godzin, czy po prostu rozszerzałeś pozostałe sporty? I wiesz co... Bieganie było mocno zrobione i baza tlenowa była świetna zrobiona. To pamiętam, że wiesz, co nie robiłem, no to nie było po prostu problemu, żeby cokolwiek zrobić. Weekendowo, praktycznie każdy weekend, robiłem bardzo długie treningi. Ale to były treningi w górach, czy nie? No właśnie, już ci powiem. Mhm. Ja mieszkam w Tyńcu pod Krakowem. Mhm. Nie? No i robiłem 70 km, 80 km na rowerze. Dojeżdżałem do Babiej Góry i wbiegnięcie na Babią Górę. Okej, okay, a co z rowerem robiłeś? Zostawiłem w samochodzie. Aha, bo to okej. Okay. Tak, tak. No nie, i wbiegałem na Babią Górę, zbiegałem na Babią Górę i takie rzeczy robiłem. Stricte pod Diablaka. Tak, i mieszałem sobie tutaj intensywnością, nie? Na przykład mocny rower, spokojne wejście na górę. Okej, okay, okej. Okay. Albo elementy mocnego roweru z elementami mocnego biegu. Okej. Okay. Tam na Diablaku... Jest ten podbieg pod Małą Babią, on jest straszny, bo on najbardziej boli, bo jest długi, jeszcze jak są warunki takie błotniste i tak dalej, to jest mega ciężko i on trwa z 40 minut chyba, bo tam są, nie wiem, ze 3 kilometry są, 4 może, jakoś tak tam chyba jest. Łącznie jest z samego dołu. Od parkingu było chyba z 6 albo 8 kilometrów na sam szczyt. Mhm. No nie, no to i to cały czas stromo tam było. Wiesz, po takim rowerze, jak siadłem na bieganie, no to no, fajna robota wchodziła. Zwłaszcza jeżeli jeszcze to się robiło mocno. No i praktycznie weekend, wiesz. Robiłeś takie treningi. Taki trening był robiony. To fajnie wchodziło i uważam, że to też może fajnie zadziałać do jeżeli ktoś potrzebuje, brakuje mu elementów siłowych, wytrzymałościowych, do robienia triatlonu na płaskim, do Ironmanu czyli na płaskim. Czyli to jest po prostu jedno z drugim, nie? Jedynie co góry chyba, jak potem biegasz na płaskim, to góry masz tą siłę, ale nie ma tej szybkości. Nie ma szybkości, tak, dokładnie. Taki zamulony jest potem. Nie wiem, czy kojarzysz Tomka z Kupnia. O, kojarzę, no. No, to jest chłopak, którego trenuję już tam kolejny rok. No nie, i... przepraszam. I on biega dystanse ultra. Mhm. Nie, to jest biegacz górski. Ale my tak naprawdę większość treningu robimy na płasko. Okej. Okay. Nie, to jest tak naprawdę czołowy zawodnik w biegach górskich. Robisz z nim treningi albo rozpisujesz mu treningi rowerowe? Tak, rozpisuję mu, ale nie za dużo, bo tak, żeby po prostu troszkę zapobiec kontuzjom. No bo ja często się, znaczy z tym się spotykałem, że ludzie, którzy biegali ultra, nie mówię o zawodnikach takich stricte amatorach, o. Mm-hmm. No to właśnie często mieli tak, że te treningi mieszali, że ta siła z roweru przekłada się na te, nie wiem, podbiegi czy podejścia w górach. Przekłada się, bo to praktycznie te same mięśnie pracują. Dokładnie. Praktycznie te same mięśnie pracują. No. Natomiast żeby to się mocno przełożyło, no to potrzebna jest na rowerze niższa kadencja, trochę inna pozycja też, bo przy bieganiu często jesteś wyprostowany tak. Lub tylko delikatnie podchylony, tak, na rowerze jesteś całkiem zgięty, więc te struktury, taśmy mięśniowe z tyłu są bardziej rozciągnięte.
Natomiast tak, no, jest to dobry element treningowy. No i rzeczywiście kontuzje, nie? Bo jednak nie człapiesz Dokładnie. znowu tymi Wiesz, nogami. no, jak zawodnik ma do zrobienia, nie wiem, w tygodniu. Z Tomkiem niedużo biegamy wbrew pozorom, natomiast powiedzmy, że jacy zawodnicy tam robią pod 200-300 km w tygodniu, nie? No to czymś trzeba to zastąpić, bo no niestety aparat ruchu gdzieś zacznie wysiadać i pojawi się problem. Tak, no właśnie to jest to. Nawet jak sezon przepracujesz, to potem w którym sezonie No organizm się upomni o swoje, nie? tak, dokładnie. No i mówię, że większość treningu tak naprawdę realizujemy na płasko, żeby wypracować bazę tlenową, a w weekendy robimy jakieś dłuższe biegi, dłuższe wybiegania, czasami jakieś akcenty przy tym. Także to też dużo daje. Jest jeden bardzo taki, mógłbym powiedzieć, można by powiedzieć taki prozaiczny element, ale który niesamowicie dużo daje. Możesz sobie spróbować kiedyś, jak nie robiłeś. Przynajmniej u mnie to działało. Widzę, że u Tomka też to działa mega fajnie. Czy to na rowerze, czy to na bieganiu. Robiąc jakieś mocne powtórzenie, mocny podjazd, no nie? I widzisz przewyższenie, przełamanie tego podjazdu już, czy podbiegu. I nie odpuszczać, tylko dołożyć na te ostatnie 100 metrów, 200 metrów Mówisz o naprawdę. profilu, tak? Że już Tak, jesteś na profil. Jest szczycie. podjazd, podjazd, podjazd Okej. i kończy się podjazd. Widzisz już Okej. szczyt i przełamanie tego szczytu. To wymusić w sobie takie... Żeby zrzucić Żeby przerzutkę i dokręcić, tak? Bo to. dokręcić, nie odpuścić, tylko dokręcić, dopóki nie zaczniesz jechać i biec swobodnie. Okej. To działa później na zawodach na takiej zasadzie, że wszyscy zostają, a ty lecisz. Wiesz co, ja mam coś takiego naturalnie, No że to jest świetna sprawa. często u mnie to wyszło przez przypadek, bo jak jest na przykład zjazd i podjazd, to ja z racji, tak jak ty wcześniej wspomniałeś, dużego wzrostu, większej masy, to ja na ten podjazd, jakby ja na tą górkę kolejną wjeżdżałem rozpędem. No. I u mnie to wychodzi naturalnie, że jak ja już jestem na szczycie, to zamiast się wyluzować, to jeszcze zrzuciłem tą przerzutkę i to u mnie wychodziło naturalnie i to jest to, co mówisz, że rzeczywiście tak jest, że ludzie myślą, że jest szczyt, dobra, można się rozluźnić, a ty Tak. tymi dwoma, trzema, pięcioma obrotami już Zyskujesz zjeżdżasz. Tak, bardzo tak. duże, wiesz, bardzo duże przestrzenie zyskujesz To nad prawda, innymi. to prawda. To ja to przez przypadek to u mnie też wyszło kiedyś, No. no, że tak. To jest taki maleńki tip, Tak, ale on daje tak. no, naprawdę mnóstwo, bo Jest ty tak. jadąc z kimś równo, dyszycie razem, męczycie się razem, ale taką siłą woli po prostu odskakujesz i przeskakujesz zupełnie, wiesz, do innego poziomu, nie? Tak, to prawda, no. Startując w Diablaku, już na samej trasie były takie momenty, które cię zaskoczyły, że miałeś, nie wiem, kryzys, czy myślałeś, że będzie inaczej, czy nie wiem, pogoda. Wiesz co, w tym co go wygrałem, no to były straszne warunki. Właśnie, który to był rok, bo tam co roku są inne warunki, ale zawsze są ciężkie. Miałem tu, na poprzedniej rozmowie był Daniel i właśnie on opowiadał, że co rok ten diablak ich zaskakuje. Ta góra co chwilę proponuje inne. Który to był rok? Chyba 17. Może 18? Chyba 17. Ma 17. Kurde, była masakra, Ale to naprawdę. był upał, czy to był Deszcz. deszcz? To był A, to deszcz. pamiętam już. No, pamiętam zdjęcia teraz. Deszcz, 8 stopni. Pamiętam, jechałem pod górę w dwóch kurtkach, rękawiczki zimowe. Pamiętam to, no. No, waliło tak deszczem, że Bo szok. rok wcześniej było jeszcze tak znośnie, nie? Było tak w miarę słonecznie. Nie wiem, czy nie było znowu upalnie, bo to jednak czerwiec był, Było to ciepło, ciepło było, ale nie było pamiętam. upalnie. No, była taka pogoda znośna, Tak nie? przyjemnie było, Tak. naprawdę było spoko. Było spoko. Dopiero na górze, jak tam się wchodziło na górę, no to trochę przywiewało, ale tam zawsze przywiewa. Ile w Także. sumie ci to zajęło cały dystans? Plus minus. Tam było coś 12 godzin z jakimiś groszami. Tak właśnie mi się kojarzy, no. Z tego co wiem, to był fajny czas. Nie powiem ci ile, 12 coś, 12, 20, 30, nie pamiętam czasu. Nie pamiętam czasu. Natomiast to
Wiem, że wszystko, co tam zrobiłem, nadrobiłem, to zrobiłem na bieganiu. Okej. Okay. Czyli rower swoje, ale wiedziałeś, że na bieganiu tak, rower nadgonić. Pływanie po prostu przepłynąłem. Nie przygotowywałem się pływacko, no nie, po prostu popływałem sobie parę razy. Rower dość mocno, nie pamiętam też średniej, 28, może pod 30 była średnia. Nie, też nie wiem. No po górach, przy takim dystansie, przy takim przewyższeniu to też... No tam jest kawał przewyższenia, bo jest 180 tak. km i przewyższenie jest... 3000 metrów? Ponad 3, czy no, 500 chyba no, jest. No, bo ja pętla Beskidzka była około właśnie 1500 z tego co pamiętam. No, chyba dwa razy, nie? Chyba 3300 albo 3500 jest przewyższenia, także tam jest kawał gór. No, nie, to nie jest szybka trasa, tak, absolutnie. Tak, tak. Dlatego mówię, 28-30 to jest... Jeszcze w tych warunkach, które tam były, bo to wiesz, ślisko na zjazdach nie pojedziesz, ani nic nie nadrobisz, no to był fajny czas, to był fajny czas. O. I wiem, że wszystko, co nadrobiłem, co wygrałem te zawody, to na bieganiu. Mhm. Pamiętam pierwsze kilometry, ja biegnę, tempo, patrzę na zegarek, chyba 4.30, 4.40, no nie, po asfalcie delikatnie pod górkę, taki 1-2%. Ja patrzę tętno 135-145. Okay. No okay, myślę, o, to będzie. To biegniemy w ten sposób, nic nie dokładamy. I to utrzymałem bardzo długo. Takie tempo, wiesz, ten rytm. Problem był jeden, bo dość szybko pojawiliśmy się. Zaskoczyliśmy tam organizatorów i dość szybko pojawiliśmy się na okolicy Babiej Góry, sam ten bezpośrednie wbiegnięcie na Babią Górę. Asekurował mnie Tomek, taki kolega. To też było taktycznie rozegrane świetnie, bo to mocny chłopak, mocno biegający i mocno kumaty w nawigacji. Super, to jest istotne. Nie? Także tutaj od nie strony... Nie musiałeś się martwić, co? O to nie myśleć o tym... Tak, w ogóle to tutaj organizacyjnie naprawdę podziękowania dla wszystkich, którzy mi tam pomagali, bo to rozegrane było naprawdę świetnie. Natomiast mówię tutaj o tej kwestii dobiegnięcia do przed Babią Górę. I bo tam była sytuacja taka, że były naprawdę fatalne warunki pogodowe. No, biegniemy, dobiegamy do miejsca, gdzie on wiedział, że jest rozwidlenie i nie wbiegnięcie bezpośrednio na szczyt Babiej Góry, tylko w lewo zejście jakimś tam szlakiem, nie wiem, nie orientowałem się i pytanie, konsternacja, co robimy? Nie ma nikogo na tym rozwidleniu, a miał tam być człowiek, raz, że bufet, dwa, że człowiek w ogóle tam miał być. No, okazało się, że byliśmy pół godziny przed założonym czasem. No to dawać telefon do Daniela, do organizatorów, co mamy zrobić, czy mamy biec na Babią Górę, czy zbiegamy tutaj. Nie, jaka jest decyzja, bo we wcześniejszym punkcie też dopytywaliśmy się, informację dostaliśmy taką, że najprawdopodobniej nie będzie wbiegnięcia na Babią Górę ze względu na bezpieczeństwo. Okay. No i zadzwoniliśmy tam i okazało się, że mamy skręcić w lewo. Po prostu nie było wbiegnięcia na Babią Górę, czyli jednego tak, szczytu tam. Daniel o tym opowiada właśnie, bo to no. było tak, że na górze śnieg, mówi, były jakieś zmiany. Nie wiem, czy to był ten rok, ale chyba tak, bo tak... To był ten rok, bo deszcz padał poziomo, zacinając takimi drobniutkimi kropelkami i ja biegnąc mi marzły ręce. No, to jest... I pamiętam, że Daniel tam... Zanim postawili tych ludzi, zanim ten gość tam dobiegł na to wiesz, jakieś inne ekipy z tyłu za nami się nie poorientowały, nie zadzwoniły do organizatora, co jest robione, jaka jest decyzja. To pamiętam, jak Daniel wybiegł ze schroniska, jak już na mecie byliśmy, żeby łapać chłopaków na górze, tam na małej babie, żeby zbiegali tak, od razu, tak, a nie biegli tak. dalej, bo na górze nikogo nie ma, nie? Wspominał to właśnie na ostatnim podcaście o Czechu, którego tam ściągali. Tak, Czecha ściągali, tak, bo tak, Czech by tam zamarł tak, jeszcze. Tak. Z Kuba nie z nim w ogóle nie kontaktował, mówię, że. On był w ogóle niepobierany. On wiesz, w tym takim trykocie triatlonowym sobie leciał zadowolony. Chłop prawie zamarł.
Tak, mówił właśnie, że miał mocną hipotermię. Także, no, grubo. Czyli oprócz dystansu, przewyższeń, to jeszcze pogoda dała w kość, co? Ale miałeś takie momenty kryzysu? Czy jakby udało się, mimo że pogoda była taka, jaka była, że robiłeś swoje i nie było takich momentów raczej dołków, robiłem swoje. Energetycznych dołków? Czy... Nie, żywienie świetnie, nie było najmniejszego problemu. Dwa jakieś takie elementy były z tego, co kojarzę, które mi utknęły w pamięci. Podjazd pod Koniaków. Mhm. A czekaj, jak szła trasa z Żywca, w którą stronę? W stronę Szczyrku. Szczyrku, okej. Okay. Czyli pod Biały Krzyż, zjazd do skoczni prawie. Okej, okay. Potem Wisła, w lewo. Na Kubalonkę, okej. Okay. Tak. Do Istebnej i Koniaków. No, był, czekaj, skręcało się spod skoczni praktycznie w lewo, jechało się tak, tam no. Drugą stronę, potem się jechało pod Zameczek. Tak. Potem Izdebna. Tak. Tak, i Koniaków. I na Koniaków w lewo skręt, nie? Koniaków w lewo skręt, tam co ta knajpa była. Tam z tym Ochodzita, ta góra z tym, no to tak, no, taki stromy kawałek. Taki stromy kawałek i ta knajpa tam jest po prawej stronie. No jest, tak. No i tam miałem kryzys, patrzę, jadę na tym rowerze pod tą górę 8-7 na godzinę, w sensie jasny gwint, jak ja będę biegł. Wyjeżdżają jeszcze z lasu. Cali upierdzieleni, bo zawody były wtedy chyba, nie wiem, MTB Trophy czy coś takiego leciało. Jechali ostatni etap też tego. Wyjeżdżali z tych krzaków tam, cali upierdzieleni. Jedziemy pod tą górę tam, jak jakiś jeden MTB, drugi MTB, ja na tej kozie jadę. Mówię, no nie, no przecież to ja nie będę w stanie biec. Ale tam na szczęście potem jest długi zjazd, także te nogi się rozluźniają i tak, tam jest potem spoko. Jest rzeczywiście, jedziesz... No tak, jest potem chyba, nie wiem, czy milówka, no jest bardzo długi zjazd. Potem tak, trochę w milówce tam troszkę jest dokładnie. Troszkę po płaskim jest rzeczywiście, tak. No. Tak. I to jest fajne, bo gdyby rzeczywiście było jeszcze jazda pod górę, dopiero meta tego roweru, no to masz dowalone nogi, no i tak. Wiesz. Tak. Troszkę pewnie też trzeba byłoby zmienić trening. No jedyny minus chyba przy tej pogodzie, co startowałeś, to że znowu na tym zjeździe zimno, nie? Mokro, zimno, no bo jednak... Ja już nie czułem rąk, wiesz, to już nie miało znaczenia. Okay. To już nic nie czułem. Nie miało to znaczenia żadnego. No. Nogi, stopy mi się rozgrzały na bieganiu gdzieś koło 17 kilometra. Okej. Okay. Zacząłem czuć stopy wtedy dopiero. No nie, to zamarznięte, po prostu, wiesz, ręce to jak ściągałem, nie byłem w stanie się rozebrać. Mm. Mówię o zmianie, wiesz, z roweru na bieganie. Tak. Przebierałeś się w suche ciuchy na bieganie? Czy tylko jakąś kurtkę wierzchnią? Czy skarpety? Czy... Na pewno przebierałem skarpety, bo to takie rzeczy zawsze dbam, bo to komfort pozwala na mocniejszy bieg, na mocniejsze robienie czegoś. Wiem, że nie spieszyłem się w strefie. Okej. Okay. Wiem, że na spokojnie wszystko robiłem. Miałeś na rowerze, byłeś pierwszy? Czy nie, już... był przede mną Marcin. Nie wiem, ile straty miałem do niego. Trochę miałem w każdym razie. Czyli jakby miałeś takie założenia, że na biegu robisz swoje i czułeś, że jesteś na tyle mocny, że jesteś w stanie go dojść? Czyli nie tak, pamiętam. Wiedziałem, że bieganie, zwłaszcza po pierwszych kilometrach już nie wiedziałem, musiałeś się spieszyć w strefie zmian, żeby ewentualnie... Tak. Nie, wiedziałem po prostu, że muszę zabezpieczyć kilka elementów, czyli trochę odpocząć, nie, te 2-3 minuty. Mhm. To było dla mnie mega ważne. Wiedziałem, że muszę coś zjeść i przebrać, przygotować tam poszczególne elementy. Także to wiedziałem, że to muszę sobie zabezpieczyć, żeby móc, jak mi się zaczął spieszyć w strefie, strefa kosztuje bardzo dużo energii tak. I stresu, nie? Tak. Więc uznałem, że i wiedziałem, że nie mogę tam sobie pozwolić po prostu wszystko płynnie zrobić tak jak się robi i pobiec dalej. Strefę miałem chyba z 6 minut, tam siedziałem w tej strefie. I to jest i długo i krótko tak naprawdę. Tak, to samo chciałem powiedzieć, że przy tych długich dystansach czasami właśnie te strefy plus dobieg, one zajmują czasami 8 minut, nie? W no, takich dokładnie. Dużych zawodach dokładnie. Pełnego triatlonu. No czasami też, wiesz, analizujemy jakiś start w Ironmanie z zawodnikiem i patrzę tutaj,
strefa z roweru na bieganie 15 minut. Coś ty tam człowieku robił w tej strefie. Warunki fajne, nic tam mieć, zostawić rower, ubrać buty, zjeść banana i biec, nie? A ty 15 minut masz. No, ale... No i no, wiesz, wybiegłem z tej strefy, no i po prostu równo leciałem, no. Robiłeś swoje. Równy, płynny bieg, kontrolując cały czas, wiesz, odżywianie i weszło to idealnie. Też a propos górskich zawodów, to też startowałeś kilka razy w zawodach Xterra, czyli na rowerze górskim. Tak, startowałem kilka razy. To było przed Diablakiem? W ogóle pierwsze zawody w triatlonie, jakie startowałem, to startowałem w Xterze w Czechach. O! Tam, gdzie skoki narciarskie były robione. Harachow. Harachowie, tak. Okolice Harachowa. Okej. Okay. Okolice Harachowa. Nie były to tylko jedyne zawody w tym miejscu? Czekaj, to był Harachow? To był rok taki, co deszcz padał straszny? Padał deszcz. Przy takiej tamie było to robione, zawody. No to razem musieliśmy w tym roku startować, że samochód był po jednej stronie rzeki, a trzeba było przejść przez most, przez tą tamę na drugą stronę, żeby wystartować. No możliwe. Nie ukończyłem tych zawodów, bo złapałem gumę. Okay. Natomiast pamiętam, że to były straszne zawody. Tak, po prostu. Ulewa była straszna, pamiętam. Wiem, że było błoto, jechało się po tym lesie tam, te zawiasy, ja jeszcze tego jeździć nie umiałem. To, co ja tam przeżywałem, ja się tak cieszyłem, że złapałem tą gumę. No, były ciężkie, ja już pamiętam, jak się przebierałem w samochodzie, to chciałem założyć piankę, żeby było mi odrobinę cieplej, no. Bo było tak zimno i tak deszczowo, że ta pianka trochę mi już przed startem mi dawała trochę lepszego samopoczucia. No, to rzeczywiście pamiętam. No i na pewno, tak, było zimno. Ja na pewno opowiem bez pianki, bo pianki nie miałem. To na 100%. No i to były chyba pierwsze zawody, jakie startowałem. Okej. Okay. Pierwsze triatlonowe. Pierwsze triatlonowe. No tak coś kojarzę. Tak coś kojarzę, bo no to pamiętam, że na tym rowerze ja tam wjechałem w te góry, w sensie jasne. A nie, to był Szpindlerowy Młyn. Chyba. Miejscowość? Mhm. Tam było taki ośrodek narciarski był teraz. Pamiętam. Może, ale blisko tego, blisko Harachowa, tak, nie? Tak, bo to się przejeżdżało przez polską granicę. Tak, dokładnie. I zaraz było to miejscowość, no. Dokładnie, no. Pamiętam, że nie byliśmy w stanie znaleźć sklepu, w którym kupimy coś do jedzenia. No, było tam, rzeczywiście. Tak, takie wiesz. Wiatr zawracał w tej miejscowości. Nic takie, nie działo. Takie migawki były. No. I to był taki pierwszy kontakt z MTB i to zamiłowanie do tego zostało, bo wiem, że startowałeś w kilku innych zawodach Xterra, nie? W Cross Triathlonie. Startowałem we Francji, przepiękne zawody. Mhm. Które właśnie wspominasz najbardziej, najmilej, najlepsza trasa, najlepsza oprawa? No, Francję. Nie licząc Hawajów. Okej. Okay. Nie licząc Hawajów, bo no, Francja świetna. Francja, no mega, mega zawody. A Hawaje jak wspominasz? No, robią wrażenie. Naprawdę. Samo miejsce, już nie mówię o zawodach. Ja, te Hawaje nie zrobiły na mnie wrażenia jakiegoś takiego dużego. Hawaje jako Hawaje. Okej. Okay. Natomiast zawody, wiesz, podejście do tych zawodów, realizacja tych zawodów, naprawdę, naprawdę świetne. No idziesz tam, wiesz, nawet to wejście na trasę, że ma oznaczone, że wtedy i wtedy możesz wejść na trasę, a wtedy i wtedy nie możesz. Mhm. Nie wiem, czym to szło, natomiast no, zawody kapitalne. Zawody kapitalne. Natomiast ty byłeś jedynym chyba na razie organizatorem w Polsce Xterra, nie? Tak. I ta przygoda zakończyła się po 3 latach. 3 lata z rzędu robiłeś? Zawody? 3 lata z rzędu, no. Okej. Okay. Naprawdę świetne zawody uważam, że wyszły. Bardzo wiele osób uważa, że były świetne. Tak, ja sam startowałem, więc to potwierdzę, że w ogóle byłem zaskoczony. Ja byłem zaskoczony tą trasą, można powiedzieć w Krakowie, w dużym mieście, że można było tak zrobić atrakcyjnie trasę i na MTB, i biegowo, no i o wodzie też nie wspomnę, bo woda była jak w lazurowym wybrzeżu, no. Jak na Chorwacji, tak? Więc jechałem, wiesz,
pierwsze spotkanie tam z chłopakami ze Stanów i z Niko z Francji. Jedziemy tam tą ulicą Wyłą do centrum Krakowa, do centrum miasta. Chłopy się patrzą na mnie jak na wariata. To myślą, no nienormalny, gdzie on nas, kurde, ciągnie? Pogięło chłopa. To pamiętam, to tak patrzyli po sobie, tak, wiesz. Dopiero ich wziąłem nad wodę, no już im troszkę się tak inaczej zrobiło, wziąłem na trasę, no wiesz, też inaczej. Trasa była fajna, tak, w tym lasku, była ciekawa, była, no, nie była dużo, taka... Dużo się działo. Tak, nie, to nie było tak, że ktoś przyjechał z szosy, wsiadł na MTB, mhm. Tam trzeba było i mieć technikę, i mieć siłę w nogach, no, taka była interwałowa mocno. Mocno interwałowa, ciężka trasa, naprawdę, ciężka do wyprzedzania też, wiesz... Tak. Bardzo, bardzo selektywna. No i co, no, wszyscy świetnie wspominają, fajne, super zawody, świetnie zrobione, też tak uważam. To, co problemów tam przeszliśmy, co ja przeszedłem problemów z urzędami, ze wszystkim po kolei. Ale to właśnie przeszkodą była w dużej mierze kwestia ludzi, którzy teoretycznie powinni pomóc, a gdzieś tam nie udawało się z nimi dogadać? Czy to była kwestia, nie wiem, bo kiedyś słyszałem taką, nie wiem, czy to jest prawda, to może mi to potwierdzisz, że przy tych zawodach właśnie Xterra czy Ironman, mhm. ten tak zwany racebook dla organizatora jest tak restrykcyjnie napisany, że wiesz, że tam masz przepisy, cudzysłowie, no regulamin, który ty jako organizator musisz spełnić. Musi być to. I pytanie, gdzie tak, co w tych zawodach przy organizowaniu takich zawodów było najcięższe z twojej perspektywy? Czy właśnie to, czy bardziej jakby władze w mieście, czy ludzie, którzy, nie wiem, wolontariat mieli robić, a ich nie było, bo było ich ciężko zebrać. Co było takich najtrudniejsze w takich zawodach? Wiesz co, Racebook akurat Xterra podchodzi do tego dość luźno. Mhm. Nie ma takiej sztywnej zasady. I... Są jakieś tam zasady, takie wiesz, podstawowe elementy, które muszą być zrobione i tak dalej. Nie jest tak jak w Ironmanie, bo w Ironmanie jest rzeczywiście, masz po prostu napisane tak, musi być zapewnione tego tyle i tak dalej. Xterra podchodzi do tego dość, powiedziałbym, dość luźno. Tu z tym problemu nie było. Oni przyjechali i pomogli nam, no nie? Okej. Wiesz, to sami po prostu robili, pokazywali, co zmienić, jak zmienić, gdzie poprawić, jak poprawić i tak dalej. Największe problemy, no to kwestie finansowe. Sponsorzy? Sponsorzy, przede wszystkim miasto, bo to potężny koszt, taka impreza. To są potężne koszty. No wiesz, to jak są robione zawody takie, z całym szacunkiem do tych zawodów, ogórkowe, no nie, no to i tak takich zawodów koszt jest dość spory, no to taka Xterra kosztowała, nie wiem, z 10 razy tyle. Okej, o kurczę. Nie, to masz koszt licencji, koszt różnego rodzaju rzeczy do przygotowania i też rzeczywiście ten racebook jakoś tam musiał być zrealizowany, więc to też generowało koszty, no nie? Tak naprawdę największym problemem w Krakowie było miasto. A, okej. Okay. Tak naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć, zrozumieć, o co tym ludziom tam chodziło w tym mieście, bo otwarcie mogę powiedzieć, że ja chciałem przekazać imprezę miastu. Macie imprezę, pokażemy wam, jak ją zrobić, przygotujemy jeden rok tą imprezę i potem wasza impreza jest. Ty to poprowadzisz, pomożesz, ale... Ja pomogę. Wy jesteście podpisani jako organizatorzy, macie 100% kontroli nad tym, wy finansujecie, wy zbieracie profity z tego i tyle, i macie świetną imprezę. No po prostu, nie wiem, ludziom się kulki nie skleiły, czy nie wiem co, bo na pewno budżet, który tam, który był przewidziany... Był potrzebny, to miasto by pewnie... No miasto potężnymi miałoby. Budżetami zarządza na takie imprezy. Naprawdę, gdyby to miasto pociągnęło, to gdyby nie pandemia, to w tym momencie mielibyśmy jedną z największych imprez Xtery w Europie albo i na świecie. Okay. Bo ta trasa, którą my zaproponowaliśmy, to była podstawowa trasa. Po drugiej stronie Wisły jest taka trasa, że szok. Okay. Z trasami naprawdę pod puchary świata, pod takie rzeczy.
z potężnymi podjazdami. Super. Gdzie masz 10 minut podjazdu. O, rzeczywiście. Także jakbyś był kiedyś w Krakowie, chciał pojeździć, to cię zabiorę do Lasku Wolskiego. Jest to epickie miejsce. Kojarzę. No tam nawet chyba kiedyś maraton szedł. Szły maratony, tylko teraz no. Jak jest porobiony Lasek Wolski, bo są szlaki porobione, są single tracki porobione. O. No mega jest, masz wiesz, potężne góry w centrum miasta. Super. No i wiesz, propozycja obliczenia, wszystko dla miasta było, że startujemy w Wiśle pod Wawelem. Mm-hmm. Strefa zmian jest pod Wawelem. A, czyli taki rzeczywiście nawet dla promocji. Dla promocji, miasta, dla super. Mediów, no wszystko, nie? 70% praktycznie uczestników na Xterze w ciągu tych 3 lat, które ja organizowałem, to byli zawodnicy spoza kraju. Tak. I to nie spoza kraju Czechy, Niemcy. Do świata. Tylko chyba było i Chile, Argentyna, RPA, Brazylia, no po prostu Nowa Zelandia, cały świat. Cały świat. A jeszcze był plan, gdyby to wszystko wypaliło, połączyć cykl Czechy, Niemcy i Polskę w taki wewnątrz Xterowy cykl, no to znowu przyciągamy kolejnych zawodników. Tak. No ale miasto uznało, że po prostu nie. Mówię, nie potrafię odpowiedzieć czemu. Pamiętam datę, 10 stycznia, nie wiem teraz którego roku. 19? Ja też właśnie nie pamiętam, kiedy był org ostatnie. Bo chyba 18. Mhm. No i mieliśmy przygotowane praktycznie wszystko pod 19. 10 stycznia szliśmy na spotkanie do miasta, do ZIS-u, podpisać umowę. 13 osób na spotkaniu ze strony miasta i z naszej strony było kilka osób. No i pani mówi, że nie. Tak po prostu. Tak po prostu. Nie podpierali się, że licencja nie jest napisana w taki sposób, jak powinna być i tak dalej, i tak dalej. No, gdyby była wola, to znaleźlibyśmy rozwiązanie na każdą rzecz, no nie? No, ale no nie to nie, no i nie mamy imprezy dużej, światowej w Krakowie. No, a ty na przykład licencję musiałeś wykupić kiedy? To było no już jakieś... była opłacona licencja. A, czyli to już było... Już licencja była opłacona, także wiesz, no też już poszły pieniądze na to. O, żany, to rzeczywiście. Bo tam mieliśmy terminy, tak, nie? No bo rzeczywiście oni pod koniec roku jakoś ogłaszają cały kalendarz, nie? Także, czyli oni tak. Musieli mieć pewność, że ktoś zrobi. Dokładnie i musisz mieć, wiesz, opłaconą licencję, więc my opłaciliśmy licencję i szliśmy na spotkanie, żeby podpisać umowę, nie? I wiesz, i ja też nie rozumiem tego pod tym kątem, bo oni chcieli Ironmana ściągnąć do Krakowa. Okej. Okay. Nawet znam plany, jak ten Ironman miał iść. Okej. I oni chcieli wyłożyć miliony, grube miliony na Ironmana, gdzie tak naprawdę porównywalną imprezę mają... We Francji startuje, we Włoszech, w Czechach, w Niemczech po 2000 ludzi na tej imprezie. Mhm. To wiesz, tutaj jest szukanie na siłę. Natomiast patrząc na to, że Ironmana nie było w Krakowie, to chyba Kraków nie jest przychylny triatlonowi. Bo nie było od momentu Xtery, nie było Ironmana w Krakowie, nie? Dobrze. Oni chcieli, oni bardzo chcieli. Czyli coś poszło nie tak. Oni, czyli Ironman mógł się nie zgodzić. Oni bardzo chcieli, tylko z tego co wiem, to Ironman narzucił, że chce trasę i takie rzeczy zrobić tak. Okej. Okay. Że to jakby Kraków musiałby się dostosować. Tak, Kraków się musi wytyczyć trasę. Dokładnie, że Kraków się musi dostosować. Okej. Okay. Ja tutaj, no jak się będziemy dostosować? No tak. Zresztą wydaje mi się, że to też nie jest takie łatwe chyba dostać jakby organizację Ironmana, bo nawet patrząc Poznań, Gdynia, to były takie, nie wiem, teraz chyba jest tylko jedno miasto w Polsce, które ma Ironmana, nie? Nie, no jest Warszawa, a, tak, Poznań. Poznań jest? I Gdynia. Okej, okay, czyli są trzy, dobra. Także trzy są, nie, wiesz co, tutaj... Nie, bo kiedyś było tak chyba, że był Poznań, potem wydaje mi się, że były jakieś zmiany, jakieś roszady były, ale to mi się może źle kojarzy po prostu. Wiesz co, mi się to wydaje, że to jest
ale nie wiem, nie mówię, że tak jest. No nie? Natomiast z obserwacji, z tego, co tam wiem, co posłyszałem, co widziałem, co rozmawiałem z ludźmi, no to to jest raczej kwestia finansów i osoby, która zarządza Ironmanem w Polsce. Okej, okej. Nie? Mamy chęć zrobić zawody tutaj. Czy znajdzie się finansowanie na to? Mhm. Dzień dobry, tak, znajdzie się finansowanie. Dobrze, robimy. Okej. Nie, w Krakowie, Kraków jest dziwnym miastem i podejście do takich rzeczy jest bardzo takie dziwne. No można by dużo tutaj o tym opowiadać i mówić o różnych imprezach, naprawdę. To nie, nie tylko Xterra. Nie tylko Xterra, ale gdyby wziąć tutaj różnych organizatorów, nawet organizatora jednych z większych zawodów w tym momencie w Krakowie biegowych, byłego organizatora tych zawodów, to też jest dużo do powiedzenia. Okay, nie? Okay. Dziwnie Kraków podchodzi, uważam, że zupełnie nierozwojowo. Na tym może skończmy temat. No, taką moją politykę. Taki mamy klimat, taka polityka i tyle. Dzisiaj prowadzisz swój klub, gdzie rozpisujesz, trenujesz swoich zawodników, którzy jakby... Ilu masz dzisiaj członków klubu, zawodników? Czy... Już ci odpowiem, jak to wszystko wygląda. Do tej pory nie było formalnego czegoś takiego, jak wiesz, zapisanie do klubu. Po prostu ktoś przychodził, nie przychodził, wiesz, klub funkcjonował i tyle, ale w ostatnich czasach paroma osobami rozmawiałem z klubu, no i musimy to sformalizować. Więc na pytanie, ilu jest członków w klubie, to między sobą nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć. Okay. Natomiast powiedziałbym, że w okolicach stówki będzie. Wow. Nie wiedziałem, że aż tak duży ten klub. Myślę, że tyle gdzieś może być. Natomiast mówię, nie mamy tego sformalizowane, że wiesz, że ten jest w klubie, ten reprezentuje klub i tyle. No nie? Okay. Natomiast chodzimy na treningi i czasami przyjdzie na ten trening jedna osoba, a czasami przyjdzie 50. Okay. No nie, tak to wygląda. Nie? Jak jedziemy na jakieś zawody, to na jakieś okoliczne zawody zapisuje się, nie wiem, 50 osób od nas. No nie, i jesteśmy jakąś tam największą drużyną w tym teamie. Okay. Natomiast mówię, teraz to układamy i chcemy, żeby rzeczywiście była taka przynależność klubowa, jakieś większe profity, jakieś rzeczy takie rzeczywiście spisane, usytuowane, żeby było wiadomo, że jestem w klubie, to znaczy, że coś za tym idzie, jakieś są prawa, jakieś obowiązki, żeby to rzeczywiście zacząć tak, żeby to zaczęło działać tak, jak należy. A gdzieś tam cel na pewno z tyłu głowy jest, żeby też uruchomić młodzież. Okej, okay, super. Tylko wiesz, do młodzieży to już musi być osobne finansowanie, tak jak mówiliśmy gdzieś tam na początku. Bo to wiesz, nie powiesz chłopakowi 13-15-letniemu, co najwyżej może zapłacić składkę. Co najwyżej możesz powiedzieć, żeby składkę zapłacił. To nie jest tam 100 złotych, tylko to młody człowiek to... ma trochę jakby inne możliwości. No dokładnie, mówimy... Czasami mówimy, rodzice mają inne możliwości, nie mają możliwości tak. Tego, wiesz... Mówimy tutaj o rzędzie właśnie 50-100 złotych dla takiego człowieka. Tak. Wiadomo, pracujący amator sobie wygospodaruje, jeżeli to jest jeszcze jego pasja, pieniądze, nie? To jest zupełnie inna bajka, nie? To w ogóle nie mamy co porównywać, nie? A taki zawodnik, on potrzebuje opieki non-stop, nie? To nie jest tak, ty masz tutaj ruch. Tak. To nie zrobi tego przecież. Tak, no trzeba z nim wyjść na trening. Musi być trener praktycznie cały czas. To jest zupełnie inna robota jest. Mhm. Natomiast wiem, bo też zaczerpnąłem jakby trochę zdania, wiem, że w klubie, nawet jeżeli jest nieformalny, jest super atmosfera. Mimo takiej ilości osób, to jest super atmosfera. Jak na przykład, jak ty o to dbasz, albo jak wy o to dbacie. Nie mam pojęcia. Czyli nie jest to założenie, żeby zrobić pewne rzeczy w ten sposób, tylko w jakiś naturalny sposób to wychodzi, że wokół was zrzeszają się ludzie, którzy sami wytwarzają taką atmosferę? Nie jest to reżyserowane z całą pewnością. No po prostu
Nie wiem, może tych osób, które gdzieś wszędzie się pojawiają, może to są te osoby, te pozytywne. Może sam jestem pozytywną osobą, nie wiem. Także wiesz, to na pewno to jakoś tam przyciąga ludzi do siebie normalnych i pozytywnych, nie? I jest ich coraz więcej, ci pozytywni ściągają jeszcze kolejnych pozytywnych i to wszystko. Tak, ale rzeczywiście na tym to jest jakąś taką domeną właśnie tutaj, że jest tak raczej spoko. Raczej no, tak. Tak, bez... no tak, tak słyszałem, że atmosfera jest dobra, więc dlatego. Bez napinki mówię... na pewno jest, wiesz? Nie ma czegoś takiego jak. Że o, musi być wynik, musi być to, musi być tamto, bo to stresuje ludzi, no nie? Mhm. Na pewno nie eliminujemy nikogo z klubu, że ktoś biega na jednej nodze i maraton robi 17 godzin, no to nie, super, że jest, fajnie, że przyszedłeś się pośmiać, przyszedłeś się pobawić z nami. Mhm. Ale to się właśnie odbywa tak, że wy macie, nie wiem, zajęcia na bieżni, tak? Mamy mnóstwo treningów w tygodniu, okay. jako klub, no nie? Okay. Ale to jest tak, że na treningu mogą się pojawić osoby, które są, załóżmy, zrzeszone z wami w cudzysłowie, że opłacają, nie wiem, składkę. A może przyjść każdy. Może przyjść każdy. Może przyjść każdy, no. Okej. Okay. I tutaj nie robimy z tego problemu. Natomiast jak też nie wywieramy presji żadnej, nie? Ja nie wywieram presji. Mhm. Natomiast fajnie, jeżeli ktoś czuje taką odpowiedzialność, żeby zapłacić tą składkę, bo obiekt jest pokrywany z jakichś tam pieniędzy, no nie? Mhm. Nikt nas nie wpuści na obiekt na piękne oczy. No tak. No, mamy cały szereg treningów w tygodniu. 4-5 jednostek pływackich. O. No niestety basen jest ekstra płatny, ale to z basenami wiadomo, jak jest, straszne koszty po prostu, tak, i tak, to generuje, tak. Zwłaszcza jeszcze teraz popodnoszone ceny, nie ceny, się robi jakaś masakra. To jest jedna sprawa, ale mamy też i treningi biegowe, i treningi kolarskie. I mówię, nie ma raczej napinki, jest takie... Wydaje mi się, że mam umiejętność dostosowania treningu do każdego poziomu, nie? Czyli nie, że przyjdzie osoba bardzo mocna i umiem się skoncentrować na tej osobie. Wszyscy dyktują tempo pod mocną osobę. Tak, dokładnie. Natomiast wiem, że ta mocna, jak przyjdzie na trening ze słabymi i zrobi mocny trening, i ta osoba słaba, która przyjdzie, zrobi na swoim poziomie też trening odpowiedni dla siebie. I mocny, i taki, jak potrzebuje. Okay, nie? Okay. Także wiesz, na przykład przyjść na trening i ogarnięcie dla mnie 20 osób, z czego będzie w tych 20 osobach, nie wiem, 6 podgrup, to nie jest problem. To nie jest jakiś duży problem. Nie? Tak samo jak na rower jedziemy, to też wiem, że jedziemy na rower, czasami się wleczemy, robimy niewiele kilometrów, ale poprzez różnego rodzaju zadania w trakcie roweru, te konie tak zwane robią mocny trening, i te osoby, które jadą luźno, też robią mocny trening. Super. Także no staram się to tak układać i mieć naprawdę dużą podzielność uwagi do tego wszystkiego. I chyba się to udaje. Także to też myślę, że przyciąga. Nie, że wiesz, że osoby, które są mocne, są daleko z przodu, albo te osoby, które odstają, są daleko z tyłu i zostają same. Nie? Okay. Bo też niejednokrotnie chodziłem na jakieś treningi do kogoś i przychodzę na taki trening, ja jestem mocny, no i zupełnie te osoby, które z tyłu odstają. Albo poszedłem w momencie, kiedy byłem bez formy, w zeszłym roku tak się zdarzyło, poszedłem na jakiś trening kolarski grupowy, to chłopaki mnie urwali, dziękuję, do widzenia, tyle mnie widzieli, nie? Albo tyle ja ich widział. Także nie, to od czegoś takiego uciekam, nie? Że po prostu jak robimy, to robimy razem i działamy razem, funkcjonujemy razem. Super, no to widzisz, to może to jest ta recepta na, może, na dobrą może. Atmosferę, że każdy się czuje ważny, nie? Na tym treningu. Może, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak jest. Z tego, co opowiadasz, to treningi skupiają się bardziej na tym, żeby to była pasja, a nie na tym, żeby osiągnąć cel i zrobić mocny trening, nie? No bo... Są różne cele, nie? I na tak, pewno... ale jakby wychodząc... Żeby mieć też fan z tego, właśnie, nie? Właśnie o to chodzi, że ten wspólny mianownik jest dla każdego taki sam, że każdy dokładnie. Przychodzi do domu i mówi, z jednej strony zrobiłem fajny trening, ale atmosfera była taka, że... Jak zrobiłem, miałem zrobić 16 powtórzeń, a zrobiłem, nie wiem, 12, to też nic się nie stało, a było fajnie, nie? Dokładnie tak, żeby nie było takiej napinki, wiesz, to
Na olimpiadę nie sądzę, żeby ktoś z tych amatorów pojechał. To nie mówię nie, ale nie sądzę. Tak, no miałem tutaj zawodników, którzy byli blisko, ale też twierdzili, że nie są w stanie, to zawodnicy, którzy są profesjonalistami dzisiaj, z tego żyją i sami powiedzieli, że nie chcą poświęcić całego życia po to, żeby pojechać na olimpiadę i... No właśnie, nie? No, musi być to jakoś zbilansowane. Dobra, zrobimy sobie mocny wpierdziel, ale miejmy z tego fan jakiś, tak, nie? Tak. Ja często wspominam, wrócę do Kuby Jasińskiego. On trenował pływanie bardzo długo. On skończył, może tam przekłamie, ale nie za wiele. Z 4-5 lat temu skończył trenować pływanie. Może trochę więcej. A my jesteśmy razem po szkole. Trenowaliśmy razem. Jesteśmy ten sam rocznik. On dużo, dużo dłużej trenował pływanie. Natomiast to, co mi tak utkwiło, jak kiedyś tam rozmawialiśmy i coś mi powiedział, no bo on trenował przez rok w Hiszpanii, bodajże w Barcelonie. No i mówi, że ale pływanie czy... Pływanie. No i mówi, że kurczę, zupełnie inny trening. On idzie na trening i dostaje taki sam wpierdziel, może mocniejszy nawet czasami, ale grupa jest... która motywuje do tego, żeby pójść na ten trening. Po treningu, nawet jak trening wyszedł słabo, to wiesz, nie ma takiego, no to do dupy, to chujowo, to jakoś tak. Tylko no słuchaj, te na mnie rzeczy nie wyszły, ale dobrze, jutro jest też trening. Okay. Przyjdziesz, zobaczymy, co się będzie działo, nie? Okay. No, także tak pozytywnie, wyciąganie do góry, nie? U nas jest trochę taka atmosfera, a takim narodem jesteśmy. Chyba trochę tak, no. Właśnie była Kasia Żołnowska, która przez moment była w Hiszpanii i właśnie mówi dokładnie to samo, że tam mentalność jest inna. To jest zupełnie, no słuchaj, ja Hiszpanię osobiście uwielbiam. No, to jest przepiękny, przewspaniały kraj z racji i warunków pogodowych, i z racji samego funkcjonowania tam i bytowania z ludźmi. No, jedziesz na rowerze 3 na godzinę, szeroka, potężna droga i cię człowiek nie wyprzedzi, dopóki nie będzie miał 1000% pewności, że tobie nie zaszkodzi. Nie mówiąc o trąbieniu, nie? Nie mówiąc o trąbieniu, tak. Jak trąbi, to wiesz, żeby cię ostrzec przed czymś, nie? Tak. Także to no, niesamowite rzeczy, ale nawet stajesz na drodze, na środku drogi, blokujesz cały ruch, nikt nie trąbnie. Tak jest. Wyjdą jeszcze do ciebie, zapytają, czy ci nie pomóc. Czy to wszystko w porządku, nie? Tak, czy jest wszystko w porządku, czy jest okej. Oczywiście są odstępy od reguły, no ale to wszędzie są, no nie? To jest inaczej. No na przykład jak do Chorwacji jeździmy, też jest super, no ale to też już tam jest tak... Inaczej jest. Chociaż tam i tak nawet znajomy, który był w jednym roku we Włoszech na tych wszystkich Stelvio, na tych takich największych przełęczach, i 2 czy 3 tygodnie później pojechał na Chorwację, to mówi, że Chorwacja 1000 razy lepsza. Tam jednak we Włoszech na tych przełęczach samochód, motor. No pewnie, mówi, że tak. Tłok straszny, a tutaj mówi, wyjeżdżam za drogę i... Ale ja osobiście te tereny, co Armand, co żyjecie tam, no to przewspaniałe miejsce jest. No. On właśnie też tam był i mówi, że naliczył 7 samochodów podczas 100-kilometrowego treningu. Dokładnie. Nie? To też jest no, naprawdę mega rewelacyjne miejsce tam jest do treningu, bo i są góry, i jest płasko, tak. Jest morze. Pogoda jest naprawdę świetna do trenowania. No jest rewelacja. Jest po prostu rewelacja. I mnie zastanawia właśnie fenomen. Kalpę kojarzysz, nie? Tak. Zastanawia mnie fenomen tego miejsca. Ja tam nie byłem nigdy wprawdzie, ale... Warto się przejechać, bo ogólnie jest fajne miejsce, ale fajne miejsce jest pod kątem tras kolarskich. Ale Kalpe jest potężnym miastem. Okej. Okay. Kalpe, ja pamiętam pierwszą reakcję, jak tam kiedyś byłem. Jadę, siadam do tego bloku, jadę windą. No sobie myślę, no kurczę, nowa huta. Okej. Okay. Nowa huta z widokiem na morze. I cieplej. I cieplej. Ale trasy kolarskie świetne, bo też byliśmy z kolei w tamtych terenach.
Od strony drugiej takie wiochy były i zapamiętałem nazwy tych wioch. Ibi i Tibi się wiochy nazywają. I tam było świetnie. Okay. Tam była rewelacja. Okay. Cisza, spokój, wiesz, wyjeżdżasz od razu, jesteś na trasie, nie? A Kalpy, tam tych ludzi jest miliony. No, zastanawiamy fenomen. Co ktoś tam jedzie, to pytam go o fenomen tego może miejsca. Może właśnie chodzi o modę. Chodzi o to może, że... Może. Że to bardziej jest właśnie, nie wiem, modne. Dokładnie. Że byłem w Kalpę, nie? Ja wolę pojechać, zabrać ludzi gdzieś, gdzie rzeczywiście na spokojnie potrenujemy, że skoncentrujemy się na fajnej pracy. Miejsce będzie fajne, urokliwe, ciche i spokojne, gdzie mamy czas i na odpoczynek, i na regenerację, i na to, żeby zażyć słońca, tego typu rzeczy. I o wiele bliżej jest mi właśnie do okolic, tak jak w marcu będziemy jechać, no nie? Do okolic Malagi. Mhm. Gdzie też są piękne trasy, potężne podjazdy, miliardy zakrętów, gdzie idzie świetnie podszkolić technikę i zjazdów, i podjazdów. Także wiesz, siedzisz tam spokojnie, cisza, wiesz, wycofany jesteś. Potem wracasz do Krakowa, do motłochu znowu, no tak. do tego rytmu takiego codziennego. No tak, dokładnie. Także, no mówię, no, fenomen w Kalpę mnie zaskakuje. Wojtek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za to, że opowiedziałeś kawałek swojej historii, swoich przygód i że po prostu znalazłeś czas, żeby przyjechać do nas. Również Ci dziękuję bardzo za tą fajną rozmowę. Dawno się tyle nie nagadałem. Fajnie. Mam nadzieję, że coś się uda pościgać w tym roku. No, ja mam nadzieję, że zdrowie dopisze. Dzięki bardzo. No, również dziękuję Ci. Dzięki.